Powinno już nagrywać. Przyczepię. Ja o tutaj. Co? Nie, bo ty i tak nie będziesz, nie? Piszczyk włożę, co? Do środka? To weź, przymocuj tutaj do tej zapalarki. Co? Te... A to nie wybuchnie? No nie, jak masz wyłączone, to nie. Ktoś to dopiero przyłączy, jak będzie wstawiona. Jo? No dobra. Teraz tak. Też ten deflektor. A włączyłeś kamerę? Tak, jest włączona. I weź dziób. Ale właśnie piszczyk chcę, poczekaj. Nie wysadzi tego dziobu? Nie. Nie. To weź do dziobu piszczyk. Właśnie chcę. Piszczyk był tam. Nie z tej, tylko w tej grubej, dużej. Nie jest ten piszczyk. Ja wiem, gdzie ja piszczyki lokowałem. Czego to? Niczego, po prostu nie wsadzony. A jak to ci wyskoczy? Nie wyskoczy. Nie można piszczyka dać. Ale tu nic nie odnajdziemy, on jest duży. Chodź. Jakoś tak by trzeba było zrobić, żeby one nie przeszkodziły. Weź nie w ogóle rozprząta. Marku, jeszcze nie. To weź się tak połóż. A gdzie masz takie kogo? Daj.
to zobacz, wiesz, z czym mam problem? Czy zobacz, że to trzeba nadusić, żeby to gówno, zobacz, się zapaliło, że jest zasilanie. A czemu baterii tam nie będzie tak było? No chciałem, zobacz, zataśmowałem to, ale zobacz. Pokaż. Tu w tym punkcie. Trzeba nadusić. No ja mam tu stać? Przy tym? No nie. To do tego będzie to jakimś ciężarkiem. A to ona poleci? 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 A czemu ty żeś to zakleił? No ale baterie są przecież luźne tam. Wszystko masz niesprawne. A tyle tam się... Ale to jest od baterii, baterie masz źle włożone. Za luźno. Zamiast poprawić to kurwa... Trzymaj nożyk. Weź to nożykiem. Ja to tym. Ja to... I wszystko na poligonie, wszystko. Takie pierdoły. O. Masz tu luźną baterię. Źle włożoną. Przestań zaraz. Baterie są... O, tu źle, krzywo włożone.
Jest cała. To na miękko spadła. Tak. Ale spadochron się nie rozwinął. Widać, że były źle linki zwinięte. Ale głowica wypadła gdzieś. Ja ci mówiłem, że ona wypadnie. Mówiłem ci. Tam jest głowica, widzę głowicę. Jest i głowica. Zaliczyła kreta. Dobrze, że to miękki kret. Co? To się muszę przejść ją ten, wyjąć, nie? Żeby ją wyłączyć. Ja już wiem, ty bez piszczyka nie ten. To gdzieś zarośla ten i wtedy zaczynamy szukanie. Jakby się rozwinął, dobrze rękę nie rozwinął wcale. Bo by poleciała tam, na tamty las. No czasami kretowanie ma swoje zalety. Nie Mareczku. Teraz puścimy mniejsze modele, żeby przetestować proch szkarłatny. Jego jakość. Tak. I idź wyłącz tam to. No i ładnie. Ale samochód odpuść. Marta, jak wyjdź, widzisz, się otwiera, nie? To się plącze pod nogami. No były źle linki zwinięte. To oczywiste. Te dziury już były w tym sprawdzonych.